Bajki czy tajki Z pamiętnika pluszowej kaczki Aleksandra Cydejko Część siódma Dzisiaj wpadłam na nowy sposób obudzenia Ignasia, bo ostatnio są problemy z jego wstawaniem. Miałam genialny pomysł żeby wykopać tunel pod jego koszulką. Przy okazji odkryłam, że brzuszek Ignasia jest nieźle podrapany. Już się wystraszyłam, że walczył z jakimś dinozaurem, ale Ignaś powiedział, że to jego dzieło. No tak, zapomniałam, że drapanie to jego ulubiony sposób na zajęcie rączek. Ostatnio się chwalił, że w przedszkolu jest w tym najlepszy. Podobno żaden z jego kolegów nie umie tak drapać. Wierzę w to. Mama też. I dlatego powiedziała, że znowu mu trzeba będzie obciąć pazurki. O, o, Ignaś tego strasznie nie lubi. Zawsze krzyczy, że nie da sobie obciąć paluszków. Ale to na nic, bo mama i tak wygrywa. A paluszki są nadal na swoim miejscu. Zdradzę wam jeszcze w sekrecie że Patryk szlachetnie użyczył mi swojej skarpety, żeby mi zrobić przyjemność. Kochany chłopak. <grytanie> Niestety musiałam zdjąć tę stylową czapę, bo mama przyszła. Powiedziała, że tak będzie lepiej, bo sobie popsuje fryzurę. No fakt, o tym nie pomyślałam. A przecież chcę być piękna dla mojego Ignasia. Może jak na mnie spojrzy to zapomnij o tym nieszczęsnym obcinaniu pazurków. Jestem dumna z Ignasia, bo okazuje się, że jest dzieckiem wielu talentów. Po pierwsze, umie świetnie liczyć. Ostatnio z podziwem słuchałam, jak opowiadał mamie. Ja już mam prawie siedem lat. No, prawie. A za rok to będę miał osiem. Zgadza się. A za dwa dziewięć, a, a za trzy to dziesięć. Bardzo dobrze liczysz, Ignasiu. A Patryk wtedy. Będzie miał 17. No tak, 17. Żegnaj, Patryk. A dlaczego żegnaj? No, bo wtedy Patryk zostanie rodzicem. Więc. A dlaczego Patryk w wieku 17 lat ma zostać rodzicem? No, bo, no bo jak ma się 17 lat, to już się zostanie rodzicem. A co? N nie? Wcale niekoniecznie. Ja bym wtedy była już babcią. A czy ja wyglądam na babcie? No, no nie. A ile ty masz lat w ogóle mama? A jak myślisz? Zgadnij. Hm. Idziemy zaraz, zaraz, jeden, tu dwa, tu cztery, dwadzieścia jeden. No i wtedy mama szeroko się uśmiechnęła, pocałowała Ignasia, przytuliła go mocno i powiedziała, że jest bardzo kochanym dzieckiem. No masz, zawsze to wiedziałam, nawet jak Ignaś nie znał ani jednej cyferki. Po drugie... Ignaś jest bardzo muzykalny. Niedawno miał przesłuchanie w szkole muzycznej. Z pomocą mamy przygotował piosenkę O Muszce w Mucholocie. Chyba dobrze mu poszło, mimo braków w uzębieniu. Problem pojawił się tylko przy wyborze instrumentu. Ignaś wymyślił sobie, że będzie grał na trąbce. Ale pan, który uczy gry na tym instrumencie, Powiedział, że może sobie nie poradzić, bo jest taki malutki, a trąbka dosyć ciężka. Ostatecznie Ignaś zgodził się na naukę gry na skrzypcach. A może za dwa lata, jak troszkę podrośnie i dalej będzie chciał trąbkę, to wtedy może spróbować. Rodzice i my, pluszaki, bardzo Ignasiowi kibicujemy, żeby wytrwał w tym postanowieniu. Chociaż oni... Tak po cichu to są lekko przerażeni tymi skrzypcami. Ciekawe dlaczego. Widziałam kiedyś skrzypce w internecie i wcale nie wyglądały jakoś strasznie. Hmm, ciekawe. Na wszelki wypadek, ja i moja pluszakowa paczka będziemy mieć na nie oko. Oj tak, za nic nie pozwolimy skrzywdzić Ignasia. Zmiany nastąpiły. Dziś rano, budząc Ignasia, chciałam przymierzyć sobie skarpetkę, która mu spadła, ale mama mnie pogoniła, więc sięgnęłam po Misia, pacynkę. I wtedy on zaczął się szarpać i powiedział, żebym go nie ruszała, bo to on jest kierownikiem od przebudzania. Aż mnie zatkało ze zdziwienia i oburzenia. Przecież nikt inny. Tylko właśnie ja codziennie budzę Ignasia i jestem w tym najlepsza. Nawet mama tak mówi. A ten misiek na to, że może jestem dobra w przebudzaniu, ale muszę się jeszcze wiele nauczyć. Bo Ignaś co prawda dał się obudzić, ale z jego wstawaniem są spore problemy. I właśnie w tej dziedzinie kierownik będzie mnie szkolić na specjalnym kursie. Potem kazał Ignasiowi wstać, zrobić siku, wypić kubeczek wody, a na koniec ubrać się i iść do mamy, do kuchni na śniadanie. No, muszę przyznać, że był skuteczny. Nawet ja byłam pod wrażeniem. Ignaś prawie mu zasalutował. I wszystko po kolei wykonał. Mama była bardzo zadowolona i zaprosiła go do kuchni, żeby mogli sobie pogadać z Ignasiem przy śniadaniu. Ignaś włożył Miśkowi rączkę do środka, a ten się śmiał. Nie łaskocz mnie, <laughs> nie łaskocz. Na koniec Ignaś zajrzał mu do wnętrza i się zdziwił. Miśko, ty nie masz mózgu, tylko takie coś białe. Ja nie mam mózgu, no wiesz... A jaki według ciebie mózg powinien mieć kolor? Yy, no, Rudowy. No co ty, Ignasiu? Oszalałeś? Przecież jestem chłopakiem. No to jak mógłbym mieć różowy mózg? No i Ignaś przyznał mu rację. Już za